Ewolucja pana misia jest. Słuchawki są. Drugie słuchawki też są. Like. Mam nadzieję, że też w tym momencie jest. Kalesony. Tak, są, są, będą, proszę. Będzie tak bardzo ślicznie. Ej, dupa, nie ma kalesonów. Jedna pozycja od. Ja już myślałem, że zacznie się tak cudownie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Durhar, a to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Yander Simulator. Oczywiście jedna pozycja od kalesonów, no bo jakżeby inaczej. Ale możecie mnie teraz pocieszyć, zostawiając tego super kciuka w górę. Tymczasem, moi drodzy, idziemy do szkółki. Tak, dobijmy takie 3,5 tysiąca lajków pod tym odcineczkiem. I dzisiaj, moi drodzy, zrobimy coś, czego jeszcze nie było. Dzisiaj sprawimy, żeby senpai nas zauważył, żeby nas nawet dotknął. Nie tak, że o, Ayano, co ty zrobiłaś, jesteś chorą psycholką, do widzenia, i nas krzyczy i nic więcej. Nie, dzisiaj senpai nas dotknie. Cześć, senpai. Mam, nom, 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 nom. Dzień dobry, panie senpai. Okej, okej, dawno nie nagrywałem Yander Simulator, pewnie dlatego tak się zachowuję, ale nie zwracajcie na to uwagi. Pizzy, 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 pani Yandere, dobra, jedyne co do tego potrzebujemy to maskę, jakąś cudowną maskę. O nie, nie mogę wziąć maski, muszę dołączyć się do tego klubu. Ej, Kokona, koleżanki, fioletowe włoski, koledzy, chodźcie, o. Oni wszyscy mają fioletowe w tym klubie. Ty masz, dobra, ciebie nie chcę, odejdź. Pizzy, 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 gdzie jest lider? Tu jesteś, liderze? O, dzień dobry, panie liderze. Taki ważniak pan lider. Dobra, pycy, 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 dawaj. Właśnie tutaj do środeczka. Bardzo ci ślicznie dziękuję. I teraz chcę się dołączyć do ciebie. Tak, chcę być super członkiem tego klubu. Bardzo ci ślicznie dziękuję. I załóżmy sobie na przykład tę maskę. Nie, nie. Załóż ją. Dobrze, cudownie. Weźmy sobie jakąś broń. Na przykład jakiś nożyk. Czy to tutaj wcześniej było? Czy to są perfumki, czy co to jest? Gdzie jest nożyk? Tu jest nożyk? Dziękuję. Nie, nie zwracaj uwagi. Dobra, i tutaj powinien być pan senpai. Dzień dobry, panie senpai. Dzisiaj w końcu mnie ojojojojoje. Nie, nic, niech haj. Dobra, i w teorii teraz, jeżeli kogoś załatwimy, to w tym momencie senpai powinien coś zrobić, jakoś się rzucić na nas i wejść w interakcję w końcu z panią Yandere. Większą niż tylko nas wyzywanie. Dobra, kolego, będziesz moim króliczkiem doświadczalnym. O! I co teraz? Złapałeś ją za łapkę! No dobrze, dobrze, jakie heartbroken, złapał cię w końcu za łapkę, to jest... Tego jeszcze nie było! 200 chyba odcinków, 100 albo 200 odcinków z Yandere Simulator i to jest po raz pierwszy, kiedy cię za łapkę złapał. Pani Yandere, powinnaś się teraz cieszyć. Teraz wszyscy w komentarzach, hashtag niecny pan senpai. Dokładnie tak, wszyscy w komentarzach, bez wyjątku. Dlaczego mam maskę pod brodą? Ej, to wygląda jeszcze bardziej przerażająco. Dzień dobry, cześć, rudowłosa. Chcesz tutaj przywitać się z panem Menem? Dzień dobry. Dzień dobry. O, nie popiekasz pana Mena. Ojojojojoj, popchnęła pana Mena. Cześć, panie senpai, czy pana Mena też tak dotkniesz sobie? Tylko białowosa, ty odejdź stąd, bo mi przeszkadzasz. Odejdź, białowosa. Nigdy się nie przyzwyczaję do jego kucania. To wygląda tak strasznie, panie Men. Dobra, idzie nasza tapeciara, która będzie teraz naszym króliczkiem doświadczalnym. No senpai! Czekaj, czekaj, przyniosę go. Senpai! Senpai! O! Dotkniesz. Pana Mena też dotknął. Tylko że pana Mena chyba nie po rączce, tylko ogólnie po klatce piersiowej. No to z panem Menem pozwoliłeś sobie na troszeczkę więcej z tego, co widziałem. Oj, senpai, nieładnie. Nieładnie. Z tego, co widziałem, to tutaj jest jakieś ukryte miejsce, którego wcześniej nie widziałem. Więc pycy, pycy, pycy. O nie, to chyba nie tutaj. Dobra, to w tym parku. Pycy, pycy, pycy. Wow, już pani Yandere nie może chodzić po wodzie. Cudowne pomieszczenie, którego wcześniej nie było. Którego ja wcześniej po prostu nie widziałem. Mamy stoliczki. Ciekawe, kto tutaj przychodzi sobie szamać, wcinać i ogólnie spędzać cudownie czas. Naprawdę bardzo chciałbym wiedzieć, dla kogo będzie to pomieszczenie później. Ale co my tutaj mamy? Czajniczek elektryczny oczywiście musi być. Vacation with waifu, jakieś wakacje z waifu. I bardzo pikantne bardzo pikantne zdjęcie. A to tajfun, no to nie wiem, co to jest. O nie, ta ściana przemaka, płatki wiśni tutaj też się dostają. Chyba wiśni, nie? Chyba tak. Jak nie, to mnie poprawicie na pewno. Jeśli ktoś wie,
do czego służy to pomieszczenie, to niech mi to napisze w komentarzach. Spróbujmy w takim wypadku założyć maskę i zniszczyć Sanity Yandere do 0%. Zobaczymy, czy senpai wtedy jakoś inaczej zareaguje, czy cokolwiek innego zrobi. Pici, 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 dzień dobry koledzy. Dobra, jeszcze w sumie dwóch kolegów mi zostało, więc pici, 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 szybko. O, tutaj jacyś są, biegają sobie. Koledzy z WF-u, stop, stop, idę do was. Mam cię. Dobra, teraz jeszcze tylko jeden. Szybko, 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 zanim Rudzielec się nie zatrzyma. Zanim Rudzielec się... Dobra, 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 teraz trzeba zniknąć. Pycy, 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 ja nic nie zrobiłem. Nic absolutnie nie zrobiłem. To jest takie przerażające, jak pani Yandere ma 0% sanity. I widzi, jak załatwia Osanę na wszystkie możliwe sposoby. Czy pani Yandere ma teraz maskę, jak robi takie bardzo złe, niecne rzeczy? O nie, nie, pani z samorządu. Ona może mnie chyba ukarać za to, jak się zachowuje, więc lepiej odejdźmy od niej. Schowajmy się. Is that blood? Nie, 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 to tylko farba. I uczeń się tam pluska w tej farbie, jak coś, zasnął sobie w międzyczasie, więc spokojnie, nie przejmuj się, to tylko uczniowie robią bardzo dziwne rzeczy. Pani Yandere, pani Yandere, ale pani Yandere nie ma maski. Panie senpai, przyjmij panią Yandere taką, jaka jest. Panie senpai. Wszystko będzie do... A jakbym podszedł do pana senpaja z nożykiem? Wow, 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 ej! Sanity mi się... Wraca do normy. Ej, tego nie wiedziałem, że Sanity wraca do normy w momencie, gdy jesteśmy bardzo bliziutko senpaja. Senpai, już się troszeczkę uspokoiłem, więc w tym momencie wszystko ok. Załatwimy tę koleżankę i... Kurde, nie mogę uciekać. To ja. Pani Yandere. Pici, 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 pani Yandere. Nie załamuj się, bansuj ze mną. Pici, 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 pici. No nie rób takiej minki. Bansuj, dawaj, pici, pici, pici. Bansujemy, pani Yandere, wszyscy w tym momencie bansujemy. A jak nie możecie bansować, to bijecie brawo. Pici, 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 pici. Okej, teraz w momencie, gdy uczniowie na mnie patrzą, od razu się petryfikują. Stają się kamyczkiem. Dobrze, cudownie. Czy w momencie, gdy mam maskę, dalej się petryfikują? Jeśli nie, to sprawdźmy, czy jak senpai nas złapie za rączki i zdejmie maskę, czy z automatu zostanie spetryfikowany. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Pici, pici, pici. Dobra, bierzemy tę maskę. Najpierw sprawdźmy, czy mimo posiadania maski uczniowie dalej są petryfikowani. No dupa. Dalej są... No przecież mam maskę, nie widzicie mnie! No i cały misterny plan... się zepsuł. Wszystko popsuliście. Mimo wszystko spróbujmy kogoś zajumać. Na przykład tę koleżankę. Niech senpai nas zobaczy dopiero jak podbiegnie. Więc trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać. Dopiero teraz. Ua! Dobrze, panie se... Panie senpai. Przepraszam. Nie chciałem, panie senpai. Naprawdę nie chciałem. Ja tylko testowałem. Dobra, spróbujmy to zrobić troszeczkę inaczej. Będę cały czas odwrócony pleckami do pana senpaja, tak żeby jak podleci, odwrócił panią Yandere i został spetryfikowany w momencie, gdy trzyma mnie za rączkę. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, czy to da się w ogóle zrobić, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, idzie nasza już tapeciara cudowna. Cześć tu... Nie, nie, dobra, ty się nie odwracaj, ja muszę być tak... Ty, Mendo, coś ty zrobiła! Nie, nie miałaś teraz zostać spetryfikowana, wszystko popsułaś! O nie, nie, dobra, wandale, to będzie dosyć ciężkie, ale dobra! A! Udało mi się jednego! No jak nie widziałeś, panie senpai! Dobra, w tym zadaniu ewidentnie musi mi pomóc pan Pajęczak, chodź, panie Pajęczak. Przyzwijmy na przykład ciebie, kolego. No nie, kolega, nie uciekaj! Dobra, to przyzwijmy dużo kolegów. Okej. Okay. Jest, jest, jest! Musiałem się po nosku podrapać i pan senpai znowu został spetryfikowany. Kiedy? W jakim momencie, panie senpai? Wszystko psujesz, panie senpai. Nawet na mnie teraz nie patrzyłeś, a zostałeś spetryfikowany. Jak to jest w ogóle możliwe? Jestem naprawdę zawiedziony. Panie Pajęczaku, usuń senpaja całkowicie z gry. Czy mogę to zrobić? Tak, już cię nie ma. Do widzenia, panie senpai. Już nie dość, że jesteś kamyczkiem, to już jesteś nieistniejącym kamyczkiem. Dzień dobry, proszę pani. Łooo! Wszedłem w walkę z panią! Nie, nie! Wygram, wygram, wygram z panią! Aaa! Kuku, 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 dobra, dobra, pokonaj panią! Pani Meduzo!
A ta się w ogóle nie przejęła, tak? Dwa kamyczki, jedna leży, a ty co robisz? A wracasz do sprawdzania testów. Normalka, no dobra. Dobra, więc moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Ja, pani Meduza, pani Yandere, pan Pajęczak, żegnamy się z wami właśnie w tym momencie tutaj, gdzie wokół nas są same kamyczki i nasza rivalcian i nieistniejący pan senpai. Wszyscy wam mówimy papa. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić tego super kciuka w górę, jeśli odcineczek wam się podobał. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcineczku z Yandere Simulator. Przy okazji możecie w komentarzach też pisać jakieś różne challenge, które mógłbym teraz wykonać w związku z tymi nowymi aktualizacjami, które wyszły, ponieważ sporo nowych mechanik doszło do Yandere Simulator i z racji tego mogą powstawać z tego jakieś fajne, śmieszne rzeczy. Tymczasem trzymajcie się i hejos!